Kamperem już by tu było ciężko stanąć. Jesteśmy inwigilowani. Architektura w tym mieście jest zachwycająca, bo jak nie wyjdę na górę na świeże powietrze, to się załamie. Wejdź na most i powiedz, że mnie kochasz. Jak wygląda taka typowa rumuńska wioska? Monika, kiedy ty ostatni raz byłaś na Jagodach? Nie wiadomo do końca, skąd się wzięła ta trasa. Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Cześć, witamy Was z Rumunii. Przyjechaliśmy do podobno najpiękniejszego miasta w tym kraju, czyli do miasta Sibiu. Po rumuńsku? Sibiu. Sibiu. Czy ono jest najpiękniejsze? Zaraz się przekonamy. Zaparkowaliśmy na ulicy niedaleko centrum. No, nasz van, mimo tego, że jest długi, to jest wąski, możemy sobie na to pozwolić. Kamperem już by tu było ciężko stanąć. No co, Monika, ruszamy, nie? Mamy blisko do centrum, więc ruszamy. Sibiu został założony przez saskich kolonistów w 1190 roku na terenie ówczesnego Królestwa Austro-Węgier. Jednak w skład Rumunii wszedł dopiero po I wojnie światowej, kiedy to Królestwo Austro-Węgier zostało rozwiązane. Jesteśmy teraz na Piața Mare, czyli na dużym rynku i trzeba tu bardzo uważać, bo słuchajcie, jesteśmy inwigilowani. Przez kogo? Przez domy, które patrzą. Trzeba zadrzeć trochę głowę do góry, żeby zobaczyć te oczy, które są umieszczone na dachach. A tak naprawdę są to małe okienka, ale wyglądają tak, jakby patrzyły na nas z góry. Te oczy umieszczone w dachach nie służyły i mam nadzieję, że nie służą do podglądania ludzi, chociaż w sumie mogłyby. W XIII wieku w Sybinie bardzo rozwinął się handel. Przybyło tu wielu kupców i po prostu potrzebowali jak najwięcej powierzchni do przechowywania i do tego też używali poddaszy domów. Właśnie te okna były wykorzystywane do wentylacji produktów, które były składowane pod sam dach tych domów, no, żeby nie gniły, żeby nie pleśniały. Te okienka zapewniały wentylację. W XIV wieku handel tak tu rozkwitł, że Sibiu stał się jednym z 7 najważniejszych miast, które utworzyły Siedmiogród. Wszystkim bardziej znany jako Transylwania. Handel, jak widać, kwitnie do dzisiaj. Klucząc uliczkami wokół tego starego rynku, warto wejść do bizantyjskiej prawosławnej katedry, która w środku skrywa przepięknie zachowane freski. Z wierzchu może nie wygląda bardzo imponująco, ale w środku zrobiła na nas ogromne wrażenie. Tak, no przypominała mi trochę Hagię Sofię, kopuła taka centralna na środku całego kościoła. No przepięknie wyglądała. W ogóle uwielbiam te kolory w tych cerkwiach, takie ciemne, nie? Fajny taki klimat. Architektura w tym mieście jest zachwycająca. Za mną dom z kariatydami. Są to te kobiety, które podtrzymują balkon. Jak może widzieliście w Atenach na Akropolu, też był właśnie ten jeden taki ganek z kariatydami, które są też w muzeum Akropolu. Jak ktoś nie oglądał naszego filmu, to pojawi się gdzieś tutaj. Pięknie to wygląda. Cudne są te wąziutkie uliczki, które są osiane po całym Sybinie. Fajnie w tych uliczkach jest, bo jest chłodno, więc jest cień. Tutaj widzę, że nawet jest jakiś tunel. Dawaj, Paweł, tu jest chłodno. Pędzę. Po ilości i różnorodności kościołów w tym mieście widać, jak wielokulturowe jest to. Był tam kościół metodystów, bizantyjska katedra prawosławna, a tu mamy gotycki kościół protestancki. Został zbudowany jako kościół katolicki, ale właśnie później był przekształcony na protestancki. Idziemy zajrzeć do środka. XIV wiek. Bilet do kościoła Najświętszej Maryi Panny kosztuje 15 lei. Niestety wejście jest biletowane, ale warto wejść do środka. Można zobaczyć organy z XVII wieku, groby pięknie rzeźbione w kamieniu.
z 1500 któregoś roku nawet, tak stare, oraz największe w Transylwanii malowidło przedstawiające ukrzyżowanie Jezusa. Za tą cenę można również wejść na wieżę, gdzie się właśnie udajemy. To taka perełka tego kościółka, mi się wydaje. Schody pewnie będą kręte i długie. Kręte, długie i skrzypiące. Wow, ale czad. No, nasza wąska wieżyczka zamieniła się. Zobaczcie, w jaką potężną konstrukcję. W drodze na wieżę możemy podziwiać konstrukcję dachu, jak to kiedyś było wszystko zaplanowane. Ale super, krokwy, cudownie. No, muszę wam powiedzieć, że konstrukcja robi wrażenie. Wydawałoby się, że nie jest aż tak wysoko, ale jak się idzie, to troszkę nogi się trzęsą. No, może to jest koniec. Nie, no tam jest z boku. A. Przejść. Dobra, bo jak nie wyjdę na górę na świeże powietrze, to się załamie. No, ja mam tylko cichą nadzieję, że te dzwony nie zaczną zaraz bić. Ła, jakie ogromne. A jest tu strasznie duszno. Tak. Jestem zawiedziona, no można tu popatrzeć, ale tylko przez szybkę. No widok jest fajny. Widać pięknie zdobiony dach tego kościoła. Widać fajnie domy z oczami. No tak, Karpaty gdzieś tam w tle, ale słuchajcie, no nie ma tego efektu. Zamknięte. Nie ma tego efektu. Ojej, z tej strony jak pięknie widać. Zobacz, to jest ta katedra, w której byliśmy. Tak. Nie no, fajnie ona wygląda z góry. Góry dobrze widać, jak te domy były budowane, konstruowane. Robią właśnie takie podwórko w środku. Dziedzińce takie, nie? Tak, taki riad, jak na przykład były w Maroku. Fajnie to wygląda, naprawdę. Doszliśmy do Podul Monsignor, czyli tego kultowego mostu. W tłumaczeniu do Polski jest to most kłamców. Legenda głosi, że jeżeli ktoś jest kłamcą i wejdzie na ten most, to most się zawali. Oczywiście ta legenda chyba jest kłamliwa, bo podobno z tego mostu wiele razy przemawiał Ceausescu, więc no, to mówi samo za siebie. Ja spróbuję. I się nie zawalił. I się nie zawalił. Wejdź na most i powiedz, że mnie kochasz. No to będzie prawda. No sprawdzimy. Kocham cię. No patrzcie, kocha mnie Monika, naprawdę. No most się nie zawalił, bo legenda jest kłamliwa, Paweł. Okej. Okay. Czyli jak powiedziałam prawdę, to się nie zawalił, no. Okej. Okay. Z mostu można zejść na dół i rozpościera się tu widok na dolne miasto, bo do tej pory chodziliśmy po górnym. No tam to są piękne stare domki. Cudownie. Będąc w mieście Sybin, nie można ominąć tego miejsca. Jest to Pasachurska Linor, czyli pasaż schodów tak zwany. Są tu schodki, łuki i domy z XV wieku. Dokładnie. Widoku tego klimatu dopełniają właśnie te domki XV-XVI wieku. Czujemy się, jakbyśmy powoli przenosili się w czasie. Jak na razie Sybin nam się bardzo podoba. Zaskakuje nas na każdym rogu. Piękne budowle, cudowne uliczki. Wspaniała można się historia. Tak, można włóczyć się bez końca. Sybin jest ważnym miastem dla Rumunii. W 1292 roku powstał tu pierwszy szpital w Rumunii, a w 1492 pierwsza apteka. Tak, także no, do tego miasta zwożono wszystkie osoby, które potrzebowały akurat pomocy w tamtych latach. Także no, jak sami rozumiecie, było to bardzo ważne wydarzenie w Rumunii. To również tutaj w 1817 roku powstało pierwsze muzeum w Rumunii. I pomyśleć, że w 1989 roku chciano tą sybińską starówkę wyburzyć, jako że za bardzo kojarzyła się z Niemcami. To by była tragedia, moim zdaniem. Zamieszkujący tu przez wieki Sasi pochodzili właśnie z Niemiec.
Do tej pory mieszka chyba jakieś 2% ludności. Ale również jest trochę i Węgrów. Starczy tych opowiastek o Sybinie. Idziemy coś zjeść. Dokładnie. I mamy nadzieję, że spróbujemy jakiejś rumuńskiej kuchni. Znaleźliśmy całkiem urokliwą restaurację przy samym tutaj skwerku, przy tych znamiennych schodach. I przy moście. I przy moście, tak. I mamy rumuńskie jedzonko. I nie tylko. I mamy wentylator, który nas chłodzi tam, słuchajcie, ten wielki. Woda nam tutaj schładza organizmy, bo jest naprawdę bardzo gorąco. Dzisiaj jest 33 stopnie bodajże, także... Tak. No a propos tego, co zamówiliśmy. Monika ma typowo rumuńskie danie. Taki tuna, jest to taki miks mięs. Jest mięsko, wołowe, wieprzowe, jakiś bekonik, wygląda kiełbaska. W takim sosie, do tego jest jajko, no. Posypane serem, polenta, no wygląda apetycznie. No wydaje mi się, że to jest bardziej męskie danie, a Monika powinna zjeść kurczaczka. Ja mam stroganow z kurczaka, tu widzicie jakieś tam warzywka są, ziemniaczkami z rozmarynem. Do tego był browarek oczywiście, żeby się troszeczkę nawodnić. Tak, no tak, to jest ursus. Też rumuńskie piwo, bardzo nam smakuje, jest takie delikatne. No, dobra, no co, jemy, tak, Monia? Jemy, próbujemy. Restaurację Delis możemy w 100% polecić. Miła obsługa, bardzo dobre jedzenie. Za wszystko zapłaciliśmy 147 zł, w tym były 3 piwka, 2 dania i deserek. No deserek, nie mogłem się oprzeć, żeby nie zamówić. I wydaje mi się, że to była dobra decyzja, bo wszystko było wisienka po prostu... Wisienka na torcie. Pyszne, cudowne. No dobra. Idziemy zobaczyć, co będziemy robili dalej. Musimy pomyśleć, także dla nas... Jeszcze się trochę powłóczymy i pewnie pójdziemy do Wana. Tak, gdzieś będziemy szukali miejscóweczki na noc. Jedziemy szukać naszej miejscóweczki na dzisiejszą noc. No, miasto Sybin polecamy w 100%. Cudowne po prostu. No, nie ma się co rozwodzić, sami widzieliście. Nie wiem, gdzie dzisiaj będziemy spali, ale coś tam znajdziemy. W mieście nie chcemy zostać, bo jest bardzo gorąco. Jest teraz 33 stopnia, jest godzina 20, także nie wiem, kiedy to się wszystko wystudzi. No, daleko od Sybinu nie odjechaliśmy. Jechaliśmy na trasę Transalpina, którą może troszeczkę przemierzymy dzisiaj, ale zanim to zrobimy, to... Pokażemy Wam, jak wygląda taka typowa rumuńska wioska, bo w takiej właśnie się zatrzymaliśmy nad strumykiem. Nie byłem w pobliżu zabudowań, ale było cicho, spokojnie, sielsko-anielsko, koguty rano piały. No ja jestem zauroczony. Otwieram z tyłu drzwi, patrzę, a tu ulicą jedzie wóz zaprzężony, koń po prostu, no... Wiezie siano, no cudownie po prostu, no. Jak na typowej polskiej wsi, można powiedzieć. Dokładnie, także chodźcie, zobaczymy, popodglądamy trochę, jak ludzie sobie tutaj mieszkają. Tu właśnie widać, jak wyglądają tu typowe domy. Każdy z nich ma taką bramę i tam wewnątrz jest podwórko. O, właśnie słychać jakieś kaczki albo gęsi. Bogato zdobione, mają takie religijne akcenty, jak krzyż albo jakiś obrazek. Okiennice. No, mi bardzo się podobają te domy. Za mną widzicie jeden z bardzo charakterystycznych elementów takich wiejskich regionów Rumunii. Są to pięknie zdobione kaplice, które mijaliśmy i na trasie transfugarskiej, i na teraz Transalpinie, i są one porozsiewane wokół wszystkich wiosek. Są zadbane, jak widzicie, cały czas się palą tam jakieś świeczuszki. Cudownie to wygląda. Dodaje to uroku, jak się jedzie samochodem. Oczywiście na wsi nie może zabraknąć sklepu, a przed sklepem ławeczka. Dzisiaj rano, jak biegałem, to dwóch panów sobie tutaj siedziało, popijało piwko. Oczywiście można również zadzwonić do rodziny, gdzieś oddalonej. Telefon na karty telefoniczne. Super. Jak widzicie, każdy dom ma taką dużą bramę. Czasem one są po prostu wbudowane w domu, czasem jest właśnie taki większy murek. Nie wiem, przed kim oni się tak zasłaniają. Może chronią się przed niedźwiedziami.
natrafiliśmy na taką bardzo starą chałupinę, zobaczcie, wybudowana z takich bali, ale ciekawy jest tynk przymocowany do tych bali, poprzeczne takie, nie wiem, patyki, nie wiem jak to nazwać, i między nimi jest no beton, jakaś zaprawa, a mi się tak wydaje, wygląda że jest, z tej strony. Że to są takie kiki bambusowe, na to jest położony tynk. Tak? Cały tu taki wysoki fundament jest z kamienia. O, ciekawa konstrukcja. W Sybinie jest skansen, którego wczoraj już nie zdążyliśmy odwiedzić, a no z powodu tego upału nie chciało się nam się tam zostawać na noc. Tak, podobno jest to największy skansen w Europie. Także mam nadzieję, że jak drugi raz przyjedziemy do Rumunii, to go obejrzymy. Tak, a na razie mamy skansen na żywo, bo w tych okolicach podobno ludzie żyli już od epoki brązu, także... Wioska leciwa. No, ale słuchajcie, jedzie taki zabytkowy ciągnik, że normalnie szok. Patrzcie na to. Tak mniej więcej wygląda większość wiosek w Transylwanii. Mamy nadzieję, że tak w całej Rumunii jest. To jest naprawdę pięknie. A my teraz ruszamy już na trasę i zobaczymy. Porównamy sobie ją w ogóle z Transfogarską. Zobaczymy, czy Transalpina, czy Transfogarska ładniejsza. Transalpina przywitała nas deszczem. Zjechaliśmy z jakiejś góry i leje cały czas. Leje, mgła. I ile stopni? 18 z 33. Uciekliśmy przed burzą. Gdzieś tam jeszcze grzmi, pewnie pada, ale u nas na razie jest ładna pogoda i z Moniką stwierdziliśmy, że skoro jesteśmy w górskim lesie, no to nazbieramy jagód i zrobimy ciasto z jagodami. Tak, było ze śliwkami, było przepyszne, także piekarnik się sprawdził i idziemy teraz na jagody. A jeszcze udało mi się jedną rzecz załatwić. Przejeżdżaliśmy koło tartaku i udało mi się załatwić torbę trocin do naszej toalety. Jak na razie sprawdza się super, ale nasz kompost już powoli się kończy. Został nam ostatni słoik, także cała siatka pachnącej sosną zawartości tej reklamówki powinna nam już teraz starczyć na dosyć długo. Wypróbujemy też, jak się sprawują trociny, bo do tej pory używaliśmy kompostu. No dokładnie. Kubeczki już mamy, także mam nadzieję, że jak Monika uzbiera jeden i ja jeden, to nam starczy. No spokojnie. No to będzie ciasta. Litr chyba. No tak, po pół litra. Po pół litra to jest. Pół litra będzie. Ile by nie było. Idziemy. Monika, kiedy ty ostatni raz byłaś w lesie na jagodach? Nie wiem, chyba z 20 lat temu. Ja też. Bardzo miło wspomnieć. Ale sporo tych jagód, nie? Sporo, ale trzeba było odejść trochę od drogi, bo tam sporo było papieżaków, a jagód nie było, więc... Trochę to dziwne, bo ja bym tam nie zbierała. No ja też raczej nie. Ja mam bardzo miłe wspomnienia ze zbierania jagód z dzieciństwa. Zawsze z babcią Wandzią, z babcią Felą chodziliśmy do lasu na grabinie. Ojejku. To były cudowne czasy. Ten czas tak szybko leci, że szok. Nasmaruję ci policzki jagodami. To kto pierwszy nazbiera, dobra? Dobra. Ja w tym nie jestem zbyt mocna. Ja też nie. Najlepsze to w zbieraniu jagód są zawsze babcie. One po prostu doginają jak szalone. Mamy brudne ręce i dwa pełne kubasy. No. Ile nam się zeszło? Niecała godzinka, nie? No nie wiem nawet. Ale szybko. Dobry sposób na chwilę relaksu. No. (Śmiech)
tak jak słyszeliśmy, na Transalpinie jest dużo przestronnych, pięknych miejscówek i taką właśnie sobie wybraliśmy na dzisiejszą noc. Nad strumykiem, jak widzicie, duża polana. Jesteśmy w otoczeniu lasu i gór i jest po prostu przepięknie. Spędziliśmy super cichą i spokojną noc i spędziliśmy też wczoraj fajny wieczór, bo spotkaliśmy ziomków z okolicy Mińska Mazowieckiego, czyli stamtąd, skąd pochodzimy. Pozdrawiamy. A dokładnie Szczegłowa. Dokładnie. Pozdrawiamy Piotrka, Ale i Olę. Dzięki za super wieczorek. Wczoraj jechali tuż za nami. Podróżują Jeepem, Nissanem 4x4. Olbrzymia maszyna z namiotem na dachu. I wyobraźcie sobie, że pamiętacie, spotkała nas burza wczoraj na Transalpinie i oni jechali za nami i po prostu osunęły się skały. Transalpina była zamknięta, strumyki zamieniły się w rwące rzeki. Potok przerwał drogę po prostu, tak, chyba zerwał asfalt nawet, także my zdążyliśmy przejechać. Oni chyba też jeszcze zdążyli za nami, ale zaraz to się stało, więc... No, było niesamowite, no ja jestem w szoku, no bo ta burza nie była jakoś długotrwała, no fakt, że mocno padało, no a takie skutki, ja jestem w szoku, także w górach trzeba uważać. Ku przestrodze, pamiętajcie, sprawdzajcie, gdzie się staje, jakie są warunki w okolicy, bo to jest nasze bezpieczeństwo, nasze życie i nasz dom. Póki co nie mamy internetu, więc nie wiemy, czy będziemy mogli tą drogą wrócić, czy ona już będzie otwarta, przejezdna. Na razie jedziemy dalej w kierunku Nowaci, miasteczka Nowaci, bo tam podobno jest najpiękniejszy odcinek przed nami teraz. A czy tak jest, to zobaczymy. Dotarliśmy na najwyżej położoną trasę w Rumunii. Tak, przełęcz Urdele, 2140 metrów na trasie Transalpine. 2145. Ale pomyliłem się o 5 metrów i dopiero tutaj ukazały się te piękne widoki. Nam kojarzą się z Bieszczadami. Jest kompletnie inny klimat niż na trasie Transfogarasian. A tutaj jest taki spokój. Bieszczadzki spokój. O, tak mi się podoba dużo bardziej. Jest po prostu przestronnie. No ten pierwszy odcinek jest taki bardzo zalesiony, ale tu po prostu te połoniny, te widoki. No i można wjechać vanem, słuchajcie, w takie miejsce zaparkować, na te polany, w ciszy, cudownie. W spokoju. Jest cudnie. W ogóle to nie wiadomo do końca, skąd się wzięła ta trasa. Pierwsze wzmianki o tym szlaku możemy znaleźć w zapiskach rzymskich. Nazwany jest on Strategiczny Trakt IV. Także już Rzymianie znali tą drogę i przemieszczali się z północy na południe. Legenda głosi, że w XVIII-XIX wieku trasa ta była budowana przez rodziny tu zamieszkujące. Każda rodzina według swoich możliwości fizycznych i finansowych budowała jakiś odcinek tej drogi i była ona wtedy zwana diabelską drogą. Diabelska droga daje o sobie znać, bo znowu zaczyna grzmieć. Ja nie chcę burzy. Ja też nie. Do poprawy jakości tej drogi przyczynili się również podczas I wojny światowej Niemcy, którzy traktowali ją jako taką militarną ścieżkę zaopatrzenia. Od 1989 roku trasa ta popadała w ruinę, pewne jej elementy zostały rozkradzione. Dopiero w 2008 postanowiono ją odnowić, rozbudować. I tak przez 4 lata położyli tu asfalt. Firma w międzyczasie splajtowała, ale te najważniejsze rzeczy zostały ukończone. No i dzięki temu od 2013 możemy sobie nią przejechać. Oczywiście nie w zimę, no i najlepiej nie w deszcz. A widzę, że za mną już tam jest jakaś ściana deszczu. To tam idzie burza, tam jest deszcz. Masakra. Chyba będziemy zjeżdżać na dół powoli. Oczywiście październik, listopad, kwiecień, maj, no zamknięta jest trasa. A teraz jest w sumie najlepsza pora, żeby ją odwiedzić. To przychodzi na ciasto jagodowe. Wyszło, słuchajcie, przepyszne. Jagody transalpińskie są wyśmienite. Ojojoj. Bardzo aromatyczne. W ogóle nawet barwią tak palce, zęby, wszystko. Że do dziś mamy brudne. Po zbieraniu. Tak. Paweł jeszcze uwalił całe spodenki, jak zbierał jagody. Niestety chyba plamy nie spierze, więc będą do wyrzucenia. Faktycznie barwią.
My lecimy dalej, bo burza nas goni, jak widać. Mam nadzieję, że nas nie dopadnie. Mam nadzieję również, że vlog Wam się podobał, że troszeczkę tej Rumunii Wam pokazaliśmy. Dajcie znać, która trasa dla Was, według Was jest ładniejsza, transalpina czy transfogarska. No i co? Dajcie łapkę w górę, jak Wam się podobało. Zostawcie jakiś komentarz. Kto nie subskrybuje, to zapraszamy do subskrypcji, bo mamy jeszcze odwiedzić być może jedno państwo. Tak, i nie wiemy, które właśnie. Czy pojedziemy przez Węgry, czy pojedziemy przez Ukrainę. To się okaże w następnym odcinku. Trzymajcie się, miłego wieczorku. Hej! Hej! Jeszcze raz. Bardzo charakterystycznym elementem dla właśnie tutaj takich wielkich... Przełęcz Burdele. 2100... Burdele. Jakie kurna burdele? To nie burdele? Paweł, ja nie wiem, co ci po głowie chodzi. Urdele. No. Dobra, bo powiedziałaś urdele tak jak burdele. Mi nie chodzą po głowie burdele, Monika. No z milionami słuchaczy takie rzeczy mówisz, jak ja bym w ogóle mógł pomyśleć o czymś takim. Słuchajcie, ja nie wiem, co się dzieje. Bye.